Siemaneczko, z tej strony Miki i dzisiaj jest ze mną Kaskader. Cześć. I dzisiaj jest to taki troszkę inny odcinek, który w sumie musiał się pojawić, bo to jest już głupie i nudne. Ale na początku kilka kwestii, które będą tysiąc pytań, więc nie gram się na kierownicy, dlatego że ogarniam sobie trochę ten drive control, który tu właśnie w ciągnikach, modach jest i na kierownicy to tam sobie potem ogarnę i tak dalej. Więc to jest między innymi temat. Po drugie mam taki burdel na biurku, że mi się na kierownicy nie chce podpinać. Więc to takie najważniejsze. A po drugie, żeby już nie było, że ej Niki, ściągasz znowu z Bolka, bo na tej samej gospie grasz i tak dalej na Bolusiowie. Więc chciałem poinformować wszystkich, że no V7 to Bolusiowo nie jest, bynajmniej jest napisane, że to nie jest V7 Bolusiowo, bynajmniej przerobione na V8. I zaraz będą hejty, ej Miki, ale ty jesteś, bo pobrałeś to Bolusiowo i ty jesteś niefajny, bo w ogóle jak ty możesz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego w ogóle postanowiłem nagrać na Bolusiowie tutaj V8, jak ono się zwie? Otóż z jednej prostej przyczyny. Z takiej przyczyny, że możecie sobie spojrzeć w prawy róg i otwieramy drzwi, wszystko, i FPS-y nam nie spadają, nie ma żadnej możliwości. Tak, mamy stałe 60 jak chcemy, lub po odblokowaniu mamy, jak widzimy, no ponad 200 cały czas się trzyma. I nic nam nie laguje, no po prostu o to chodzi, że nic nam nie laguje. Możemy wszystko pootwierać i nie mamy żadnych spadków FPS-ów, zobaczcie. Włączymy sobie teraz na szybko. O, mam 60 FPS-ów, no po prostu. Czy suszarnia, czy nie suszarnia, wszędzie jest stałe klatki, które naprawdę dużo, dużo dają. Widzimy, że suszarnia, zawsze trochę spadek FPS-ów był, ale nie spada nam poniżej 100 FPS-ów, więc jest dobrze, tak? Ale wszystko nam pięknie śmiga i to był właśnie główny powód, dlaczego sobie wybrałem tą mapę, jeżeli chodzi o nagrywanie właśnie takie ten. I być może właśnie na tym będzie kontynuowana seria z Mikusiowych opowieści. Kto wie, zobaczymy. Więc to tyle wstępu, dlaczego akurat wybrałem tą mapę. Żeby po prostu mi nic nie lagowało, jeszcze się przejdziemy i zobaczycie, że wszędzie jest stałe 60 FPS-ów na wszystkich maksymalnych wymaganiach. Bo niestety na V7 z Kaskaderem, jak graliśmy, to zdarzało nam się, że te FPS-y nie były stabilne i tak dalej. Nieprawda, Kaskader? Tak było, tak było. No serio, ja musiałem wyciszyć mikropię, zaczął mi trochę szczekać, wiesz. Dobrze. Szczególnie Kaskaderowi, gdzie ma troszkę słabszy komputer i te FPS-y mu się nie trzymały. No ja tam mówię, ja też miałem mniej więcej te stałe 60 FPS-ów, ale wkurzało to, jak się jechało i nagle klatki spadały i tak dalej, a mapa jest naprawdę fajna, tylko w ogóle brakowało tej mapie optymalizacji. I teraz w logu możemy sobie zobaczyć, że nie mamy nic, żadnych błędów, mam tylko drive, control i tak dalej, ale nie mamy żadnych błędów, żadnych errorów, ani nic. I optymalizacja naprawdę jest zrobiona tak. No, moje jest takie zdanie, każdy teraz powie, że ej Miki, ale jesteś frajerem, bo trzymasz z innymi, bo nagrywasz na mapie, którą zrobił Cebula, czy coś w tym stylu. No trudno, znaczy zrobił, nie zrobił, tylko przerobił. No przepraszam bardzo, ale skoro mapa jest dużo lepiej zoptymalizowana i dużo lepiej chodzi, to czemu na tej mapie mam nie grać, tak? Więc to takie spostrzeżenie, które tak no, trzeba było zaznaczyć. Ale dobra, my sobie teraz pojedziemy na pole i od razu poruszymy po drodze temat, przez który w sumie jest ten odcinek. Trzeba było ręcznie ściągnąć. Otóż tak, co takiego trochę niemiłego zaczęło nas spotykać od jakiegoś czasu, już tak powiem dłuższego. W sumie miało o tym filmu nawet nie być. Nie, tu pojechałem. Miało o tym filmu nawet w sumie nie być, bo stwierdziłem, że jednak te dzieci może kiedyś zrozumieją, bądź w sumie i tak mnie to gówno obchodzi. No ale po ostatnim odcinku z właśnie z Zawodnych Wal, no dostałem troszeczkę wkurzony, że tak powiem. Nieprawda, szkoda. Zawód Rwalczy, przepraszam, że ci przerwę, Zawód Rwalczy nawet na moim kanale odnośnie, też związane są z tym różne moje filmy typu nowa mapa, nie? Tak, ale to zaraz do tego poruszymy głębiej. Ale chodzi mi głównie o serię, między innymi Zawód Drwal. Czekaj, jak napędy, którym były? Shift 4. Dobra. Shift 4, 5, 6. Ale 5, 6 to potem to już niebo mi ściągało trochę. Otóż mianowicie, o co mi chodzi? Od dłuższego czasu duża część osób w wieku
No może przedszkolnym nie. W wieku podstawowym, bo i gimnazjum, bo już wyższe ludzie, którzy mają troszkę więcej lat, rozumieją to wszystko. Ale w wieku gimnazjalnym, podstawowym, śmiem twierdzić, że kradnę Wolkowi serię na kanale. I teraz takie jedno pytanie zasadnicze do wszystkich. Którą serię mu ukradnę? Otóż odpowiem wam, co ludzie mi zarzucają, które serie ja ukradłem, bo przecież jestem złodziejem serii, jakby inaczej. I które serie ukradłem według tutaj ludzi? Otóż, Kaskader, wiesz, że ukradłem przede wszystkim serię... poczekaj, zaczęło się od serii, że ukradłem na początku... Poczekaj, z czego to było? A, z Notworskich Dan. Ludzie pisali, że ukradłem Bolkowi serię z Notworskich. No, jak ktoś jest troszkę mądrzejszym widzem, troszkę starszym i tak dalej, i kto śledzi mój kanał, chociaż tam w jakimś stopniu mniejszym bądź większym, to wie, że Notworskich Dan nagrywałem pierwszy, jeszcze z Adamem, jeszcze dawno, dawno temu. A Bolek dopiero zaczął po jakimś czasie po mnie, ale oczywiście to ja jestem złodziejem od niego tej serii. Kolejna sprawa. Zaczęliśmy z Kaskaderem nagrywać jakiś czas temu tam na Bolusiowie. Parę odcinków sobie nagraliśmy. No bo no nie ukrywajmy się, że jednak polskiej mapy fajniejszej, no to ciężko jest znaleźć, tak? No tutaj to nie ma co ukrywać. Jak najbardziej się zgodzę, że to jest bardzo fajna polska mapa. A teraz jeszcze po optymalizacji jest jeszcze dużo lepsza moim zdaniem. No i zaczęliśmy sobie nagrywać z Kaskaderem we dwóch, zaczęliście nam zarzucać... Znaczy wiesz co, tam myślę, że to była taka odrębna seria od tej mojej polskiej wsi, bo przecież nie będziemy co dzień nagrywać polską wieś V2, co tam nagrywamy z mojej mapy, nie? Tak, to się zgadza, ale poczekaj, ja powiem wszystko tylko takie co ten, a potem będziemy dalej rozmawiać na ten temat właśnie taki, co tam chcemy poruszyć, wiemy co ci chodzi. No więc wypisali nam ludzie, że ej, macie takie same mody, nagrywacie to samo co chłopaki i tak dalej. I w ogóle, że... A najlepszy był komentarz, że Kaskader, że przez Kaskadera nie ma serii z chłopakami, bo miała być seria, miałem z Bolkiem nagrywać i tak dalej. I ktoś zarzucił kiedyś w komentarzu, że wszystko przez Kaskadera, że nie ma tej serii, że Kaski wyrąbałeś się na serii. No ciekawy komentarz, bardzo, bardzo budujący. Więc to potem tak zarzuciliście mi, no ale tu jest taka kolejna sprawa się, którą trzeba poruszyć, mianowicie to, że mapa została wydana do ogólnego, do umwladu, tak do pobierania. Co za tym idzie, może sobie pobrać każdy, może sobie nagrywać z niej każdy, może sobie każdy robić jakieś filmy czy tak dalej. Więc właśnie najlepsze jest to, że nie wiem czemu ludzie mają o to ból dupy, że ktoś na tej mapie nagrywa. Nieprawdaż, Kaskader? No ja nie wiem w ogóle, ty. No to zakazów takie... żadnych nie było. Dokładnie. A najlepsze jest, jedna rzecz mnie rozwaliła, że ludzie piszą, że przecież Bolek im pozwolił. Ale pozwolenie nie jest potrzebne, z tego co wiem, na żadną mapę, jeżeli jest wydana do ogólnego nowla do pobierania. No to jakieś pozwolenia od autorów chyba nie są, czy nie trzeba nic wykupywać, nie wiem, bynajmniej nie słyszałem o takim czymś. Tak, trzeba licencję wykupić na nagrywanie. Chyba, że licencję, tak. Trzeba wykupić, nie wiem, bo o tym jeszcze nie słyszałem, aczkolwiek może te dzieci właśnie, które tak piszą, takie coś sobie wymyśliły, ubzdurały. Więc ciekawa teoria, naprawdę, jak najbardziej ciekawa teoria. W ogóle rewers, muszę przytoczyć tą rewersję, nie? Bardzo ciekawa teoria, jeżeli o to chodzi. I ostatnio, które już mnie coś takiego naprawdę wzburzyło, jak już mówię, zawód 2, 2, 3, mówię sobie, napędy powłączać, wszystko i idzie. Wszystko powłączymy. Blokady, napędy, żeby tylko szedł. Ostatnio, co już mnie najbardziej wkurzyło, jednocześnie dobiło, było to, że ukradłem Bolkowi serię zawód trwany. No ja po prostu jak to czytałem, to nie wierzyłem w tego, co to pisał. Od razu komentarze, teraz takie usuwam, bo nie chcę potem, żeby gdzieś tak napatrzyli i potem naprawdę ktoś będzie, że coś ukradłem, więc tak od razu to usuwam. I co? Czemu mnie to dobiło? Bo seria Zawód Rwal prowadzę już od dłuższego czasu, jeszcze rok wcześniej. Myślę, że nawet może wam jakieś tu screeny powklejam, jak mówię właśnie o tych datach. Znacznie to nie chcę. I naprawdę bardzo mnie to troszeczkę zabolało, że ktoś powiedział, że ukradłem Bolkowi serię Zawód Drwal. No przepraszam bardzo, Zawód Drwal był nagrywany u mnie na kanale w sumie od początku jak farminga, jak kupiłem 15 niekaski, jakoś tak, że... Dokładnie, że, to była taka długo. Pierwsza z pierwszych serii, to była w ogóle tam taka... Ta. Tak, to więc to już naprawdę od dłuższego czasu to nagrywam, ale oczywiście ludzie mówią, że ukradłem Bolkowi serię Zawód Drwal. I jeszcze mówili, że Miki, było specjalnie nagrałeś w tym samym lesie i tak dalej. No już kurna, jak jest na mapie las, a akurat mieliśmy z Kaskaderem te same mapy, no to nie będę podawał specjalnie mapy, którą kurde ma las, za przeproszeniem, nie? No bo troszeczkę to było bez sensu.
Aczkolwiek nie było też odcinka u mnie z Borusiowa na lesie, więc mówię sobie nagram na Borusiowie na lesie, ale aczkolwiek nie, bo ukradłem przecież serię Wojtkowi, Zawód, Rywal i tak dalej. Ciekawa sytuacja była z Hoodwordem, bo akurat z tym wydaliśmy odcinki dwa te same, tego samego dnia i w sumie nikt z nas, żadnej ze strony nie wiedziała, że te odcinki będą, więc tutaj to po prostu muszę to sobie zrozumieć, ale oczywiście nie, bo Bolek wydał wcześniej odcinek. I potem 1000 osób pisało mi, że ja ukradłem tą serię. A to naprawdę było bardzo logiczne, bo przecież Bolek wydał o 9, ja w tym czasie byłem w szkole, on na maturach. Ale ludzie pisali, że w tym czasie zdążyłem za nagle odcinek z Kaziem ze wszystkimi wyrenderować, wstawić i wydać go tam o 15 czy o którejś, jak jeszcze byłem w szkole. No ale przecież jest taka grupa osób, która naprawdę tak twierdziła. Ciekawa teoria, ciekawa naprawdę. Akurat wyszło tak, że Hoodwarda nagrywaliśmy wtedy troszkę wcześniej. Ale po prostu nie było go okazji go wstawić i tak czekałem do weekendu i w końcu pojawił się w piątek. No a że wyszedł tego samego dnia co Bolek, no to po prostu już jest zbieg okoliczności. A z tym, że Bolek wydał pierwszy, no to niestety ja na tym przegrałem, straciłem, bo okazało się, że ukradłem od niego serię. I jeszcze ostatnie, które to już miało na świeżo, bo dzisiaj wstawiłem dzisiaj rano filmik od pana Krzysia z Kuboty, bo jak ktoś wie bądź nie wie, Krzysia, od pana Krzysia będzie teraz pokazy Kuboty. Jak sobie z panem Krzysiem jeździliśmy Kubotą i sobie założyłem wjazd na chatę, moja seria na drugim kanale z GoPro, jakby ktoś nie wiedział, to tam zapraszam. I sobie po prostu z panem Krzysiem, pan Krzysiu chciał, żeby nagrać vloga jakiegoś, ktoś w tyłu z kamerą na głowie, mówi, są ciągniki, mamy kluczyki, mówimy, możemy, nie ma problemu, chętnie z tobą pojeżdżę, ponagrywamy, dobra. No i sobie nagrywaliśmy. Wszystko fajnie, wstawiłem sobie rano odcinek, po czym Bolek wydał podobny odcinek, tak samo też z GoPro sobie założył na głowę i jeździł w ciągniku, rozmawiali o ciągniku i tak dalej, czyli to samo praktycznie co u mnie, z tym, że wydał to później, ale aczkolwiek i tak ja ukradłem mu serię i z tego co słyszałem ostatnio na antologię, że kradnę Bolkowi ludzi nagrywania i tak dalej. No ciekawa naprawdę bardzo rzecz, bardzo ciekawa, bo u pana Krzysia nie tylko nagrywamy my, ale też Mafia Płotno nagrywała i tak dalej. No ale oczywiście to jak kradnę ludzi nagrywania i tak dalej. Były te pokazy Kuboty, w sumie mieliśmy nagrywać, potem razem wyszło, ale stwierdziłem, że jednak razem nie będziemy tego nagrywać, bo ludziom po prostu będzie, że znowu kradnę jakieś pokazy, czy coś w tym stylu, to miał Bolek nagrywać, to niech nagrywa, ja już się po prostu odłączam od tego i nie będę brał w tym większego udziału. Także to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie ważniejsze sprawy. I teraz Kaskadek może powiedzieć też ciekawy hejt, który cię spotyka lekko, nie? Znaczy wiesz co, mnie spotyka hejt odnośnie mojej mapy, którą ostatnio zacząłem robić. Ktoś zaczął od razu, nie, jak już tylko od razu pierwsze zdjęcie dodałem na Face'a, od razu z automatu ktoś mi napisał, że mapa będzie podróbą czy kradzieżą Borusiowa V7, że wszystkie modele będą z Borusiowa V7. A odnośnie tutaj was zaskoczę, bo tym razem, jak niektóre mapy tam brałem, różne modele z map, tym razem robiłem mapę od podstaw z modeli z internetu, wybrałem modele gotowe z internetu i no ale co z tego, i tak dostałem hejcik, że... To powiedz jeszcze o tym kurniku, bo ja powiedziałem, że o kurniku od Bolka wziąłem. Że tak, że kurnik od Bolka wziąłem. Kurnik nie jest od Bolka, kurnik był z zagranicznej mapy wzięty. No ale oni ci powiedzą, że masz kurnik od Bolka, bo tak, to się inna mapa. Ja wziąłem to pod uwagę i prawdopodobnie już niedługo nie będzie tego kurnika. Będzie inny kurnik, będzie ładniejszy kurnik zrobiony. Będzie wymodelowany na potrzeby moje. Tak więc nikt nie będzie miał mi do zarzucenia, że ukradłem komuś coś, tak, czego on sam nie zrobił. Jeżeli chodzi o te modele, bo też dużo osób nie wie, bo nic nie wiedziało, mówicie, że Kaski kradnie modele od Bolka, no to dobrze by było wiedzieć, skąd Bolek ma niektóre modele w mapie. Bo też, nawet nie wiem czemu, nawet ja dostałem hejt, nie? Za to, że on wyniósł modele z oryginalnej mapy, to ja dostałem za to jeszcze hejt, nie? No ale... A to już jest... To są ludzie, tak? Bo jakby ktoś nie wiedział, to były małe problemy, ale to może ja nie będę o tym tu mówił. Po prostu Bian się trochę zainteresował Borusiowym. Ktoś trochę bardziej rozgarnięty, to ogarnie temat.
Ale Ale ktoś tak mnie będzie obrabia, hejt, więc... że to wiesz, że... A ja wiem, ja pod tym filmikiem to i tak będę miał duży hejt i tak dalej, no ale kurczę, ja już mam dosyć tego, że to my wszystko kradniemy, słuchaj. Bo No przecież tak. my kradniemy każdą serię, jakby inaczej, bo przecież farming to on tylko jest, wiesz, dla pewnych osób, a ktoś inny sobie robi serię, to jest źle. No ale to jest właśnie myślenie tych takich dzieci, które no niestety mają wodę w mózgu i tyle, nie? No i nie przetłumaczysz. Odnośnie robię nową mapę, jak dowiedziałem się tylko, że zacząłem kraść modele, to zacząłem robić tą mapę, którą właśnie teraz obecnie robię, tą nową. Dlatego z powodów takich, żeby była tu taka optymalizacja, żeby nikt się nie przysrał. No, czyli mniej więcej będzie taka, jak teraz jest na Bolusiowie po przeróbkach, czyli no sami widzicie, że FPS-y w najgorszych momentach, no powiedzmy, że tam jest te 100 FPS-ów, no to czego więcej chcieć? Dokładnie. Oczywiście zostały też tekstury zmienione, w sensie podłoża i pracownik może normalnie nam się tutaj na polach poruszać i tak dalej, no bo niestety na tych poprzednich teksturach był mały problem z tym, z tego co tam słyszałem. Chyba nie, bo tam były tekstury troszkę inne. Tam były 360 albo 720, mi się zdaje obrotu. Dokładnie, więc co jeszcze takiego chciałem powiedzieć, takiego co dużo osób jakby śledziło kanał, to by wiedziało, a po prostu jest, co po prostu wpadną i napiszą głupią rzecz i po prostu potem ktoś to przeczyta i potem znowu napisze i tak dalej. Co tu jeszcze takiego kaskader pomyśl? Czego jeszcze nie poruszyliśmy? Jak już taki odcinek jest, to już niech będzie. No to, nie że jesteśmy poruszyliśmy. Złodziejami, to już poruszaliśmy. To też mnie rozwaliło, że ponoć rozwaliłem serię tobie z, wiesz. No to mówię, to już poruszałem wcześniej, no tylko no ta seria normalnie była planowana, a potem nie wyszło z tego nic, więc tyle w temacie. Co jeszcze takiego, tak trzeba pomyśleć jeszcze troszkę. Tak więc. I chyba tyle z takich ważniejszych rzeczy. A i teraz dostajemy hejt wielki, że gramy na cebuli mapy, nie? Ja już powiedziałem na początku, ja wolę grać na mapę, która jest zoptymalizowana. Bo jakoś kurczę, no wolę mieć jednak te FPS-y stałe, a nie kurczę jakoś tam potem sinkę na grani, nie? Dokładnie. A tym bardziej, że mówię, no optymalizacja jest dużo bardziej poprawiona. I nie tłumaczcie mi, że teraz powie ktoś, że Wiki, no Bonek poprawił optymalizację, tylko nie ma czasu wydać mapy. No to kurczę, sorry, ale no jak się wydaje mapy, która nie jest zoptymalizowana, to potem trzeba się z tym liczyć jednak, nie? Jakby ją zoptymalizował, no to być może by w ogóle... Znaczy nie, wiesz co, nie. Inaczej, bo teraz powiedziałeś, że właśnie... Może inaczej, może to... Jak ci zarzut... Bo powiedzą, że Bulkowi ukradli mapę i nie zdążył jej zoptymalizować. Ale moim zdaniem, jeżeli ktoś już gra na tej mapie, bo jednak grali, to mapa już w trakcie, od samego początku, tylko jak została robiona, tak samo jak ja teraz robię, ona już w trakcie produkcji, od samego początku powinna być tak optymalizowana, jak najdrobniej, znaczy, żeby nie było od samego początku błędów. Bo potem, bo później, wiesz co, później jest ciężej to zoptymalizować niż właśnie, wiesz. Znaczy tu akurat to tak na pół się z tą zgodzę, słuchaj. Z racji tej, iż no jednak jak już zrobię tą mapę pierwszą, no to jak jednak chcieli nagrać serię, no to w trakcie serii 100 razy nie mieć mapy, no to już by było bez sensu, nie? No to wiesz, tak pod tym względem też patrzmy, to, nie? Dlatego też powinien zacząć od samego początku, jak tylko zaczął robić mapę, już no, ją optymalizować. No to się też zgadza. Aczkolwiek no to, że wydał mapę wcześniej i tak dalej, no to moim zdaniem i tak nie jest jakimś większym usprawiedliwieniem, no bo jednak jak się wydaje już tą mapę, no to a w sumie no dobra, miarę... no może masz rację, no, może właśnie no, bo ktoś wiesz, ją no, pan bo wyda, to ale on przecież ją potem wydawał, nie? Chyba? Nie wiem, potem jest, no po to są testy, żeby to wychwycić właśnie, więc ja tutaj to pod tym względem to wiesz, ten. Tylko chodzi o to, że jednak już lepiej by było tą premierę jeden dzień dłużej przesunąć. Ją i po prostu ją zoptymalizować tak, jak to powinno być, no bo tyle ludzi, po prostu był spam, to jest głowa mała. Dlaczego to nie chce mi działać, dlaczego mi się nie chcą drzwi otwierać na to coś, no ludzie, niektórzy nie mają w ogóle pomocy sobie z tym znaleźć, no ale co zrobić. Takie to już jest życie. Tak jest. I więc co, no chyba w tym odcinku to na tyle, a że ktoś czegoś nie zrozumiał, bądź nie rozumie, to polecam sobie obejrzeć jeszcze z raz, dwa, może 10, a może 15.
Bo naprawdę, jak jeszcze raz zobaczę naprawdę komentarze, że kradnę sobie ze Fontlina Dwala, czy z GoPro na głowie, czy w ogóle coś w tym stylu, no to troszeczkę by było tak średnio. W ogóle kolejna seria, jeszcze tak właśnie, bo w ogóle powiem na tym powiem na początku. Nie rozumiem, jak można komu ukraść serię, jak skoro gra jest ogólnie dostępna. No to co, w takim razie jak na przykład nagrywają Rocket League czy coś, no to można powiedzieć, że oni ukradli serię od kogoś, kto wcześniej nagrał to mówię, nie? Nie wiem, kto wcześniej tam nagrywał to. No nie wiem. Ale nagrywali, albo na przykład, no, jakieś inne gry można śmiało powiedzieć, że w takim razie oni też komuś to ukradli i tak dalej. No bo na przykład teraz rozumiem, jakby na przykład nagrał teraz ja grę, to już mnie The Stranded Deepa, czy tam 60 second, nie, 60 second, no to dobra, jeszcze bym ten hejt zrozumiał, że faktycznie Bolek był pierwszy, wiadomo, ale taki wiek nie nagrywam, więc no, rozumiecie sami, o co chodzi. To tak do końca nie działa. No ale, ale po prostu jeszcze dużo osób musi sobie to zrozumieć i po prostu troszeczkę dorosnąć, bo niektóre te nasze kochane dzieci, które nas oglądają, no bo to są dzieci naprawdę, no niestety tak troszeczkę nie ogarniają pewnych tematów, które powinny ogarniać, żeby po prostu potem nie robić niepotrzebnego syfu, niepotrzebnego bagna, które no pogrąża no troszeczkę nas, jak nie patrzył, nie? Dokładnie. No więc w tym odcinku to było na tyle i kurwa mać, żebym jeszcze źle zrobił. O, rewers działa, nie? Bardzo fajna sprawa w ogóle ten drive control. I dziękuję Wam za oglądanie. Do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Cześć.